Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj o dziwo zaczniemy sobie wszystko w lobby. No i na pewno zastanawiacie się, dlaczego sobie to tutaj zrobimy. Zrobimy sobie to dlatego, ponieważ mamy nowe trzęsienia ziemi i są to bardzo dziwne trzęsienia ziemi. Także polecimy sobie od razu na mapę, pokażę wam, gdzie to występuje, o co w tym chodzi. No i powiem wam pierwsze dwie oficjalne zapowiedzi, albo inaczej, może nie tak zapowiedzi, co pierwsze informacje o sezonie i są to potwierdzone informacje z potwierdzonego źródła. Także widzowie, oglądajcie do końca. Ja przypominam, 4 dni do sezonu. Tylko i wyłącznie 4 dni do sezonu. No i jako, że mamy 4 dni do sezonu, no to tak naprawdę z tej serii zostaje tylko i wyłącznie oprócz tego 3 odcinki, więc no macie okazję zapisać się, widzowie, w tych odcinkach, zostawiając łapy w górę. Oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby nie pominąć żadnych informacji. Pamiętajcie koniecznie o kodzie Evela w sklepie. Z góry wam bardzo dziękuję. Także jeśli mogę was prosić, widzowie, wpiszcie go jeszcze dzisiaj. I co ciekawe, tutaj wyświetla wam się teraz Nintendo Switch za 1400 zł. Takie Nintendo będziecie mogli wygrać i już je możecie wygrać. Jeśli chcecie je wygrać, na samym końcu odcinka powiem wam, co trzeba zrobić, żeby uczestniczyć. Także ogółem, widzowie, lecimy sobie na lokację, którą sobie teraz tutaj, no, oblatuję i polecimy sobie... A, tutaj to w sumie to jest słabe miejsce do tego wszystkiego. Okazuje się, że na mapie mamy nowe trzęsienia ziemi. Wszyscy myśleli wraz ze mną, że trzęsienia ziemi, które przechodziły stąd, tu, no to już będzie koniec. Ja wam mówiłem, a może jeszcze nie do końca. W sensie, na początku myślałem, że no może faktycznie to już jest koniec trzęsień ziemi, ale okazuje się, że no nic bardziej mylnego. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jeszcze do tego tematu tutaj wrócimy, ponieważ mam taką, no, ciekawą teorię. Wiecie, że ja zawsze mam ciekawe teorie. Także co? 3 sekundy, 2 sekundy i sprawdźmy, czy mamy trzęsienie ziemi. No i teraz pytanie, czy mamy trzęsienie ziemi, widzowie? No mam nadzieję, że nam się tutaj za chwilę pojawi. No akurat chyba w tym miejscu, w którym ja jestem, trzęsienie ziemi się nie pojawiło. Być może ono się pojawi jeszcze trochę później, bo to też tak jest, widzowie, że to trzęsienie ziemi, w sensie to nowe trzęsienie ziemi, działa w ten sposób, że to jakby jest kilkukrotnie, także no po prostu przejdziemy jeszcze tutaj po mapie i wam pokażę, ale na razie nic nie słyszę, także w trakcie może po prostu tego odcinka będziemy grali tego, miałem powiedzieć custom, to jest zwykły mecz, będziemy grali, no i jak się tylko pojawi, no to zwrócę uwagę, żebyście słuchali, żebyście widzieli, o co chodzi. O co chodzi, powiem wam teraz. Chodzi o to, widzowie, że O, widzicie, jest trzęsienie ziemi, tak jak mówiłem. I to trzęsienie ziemi występuje w górzystym terenie. Zaraz wam pokażę, gdzie dokładnie. Oczywiście informacje mam od pana Kaspola, za co bardzo dziękuję. Kaspol mi bardzo pomaga, jest po prostu przegościem. Wpadnijcie do niego na kanał oczywiście. I teraz tak, zobaczcie, trzęsienie ziemi występuje tutaj, ale nie występuje tylko i wyłącznie tutaj, ponieważ trzęsienie ziemi występuje również tutaj. Tutaj. Cały ten teren jest w trzęsieniu ziemi. I teraz ja się zastanawiam nad jednym, ale no to może za chwilę. Także pierwsza fala tego trzęsienia ziemi, można powiedzieć, że już za nami i powinniśmy wraz z długością gry dostawać kolejne trzęsienia ziemi. Ostatnio powiedziałem wam też coś takiego, że apokaliptyczne trzęsienie ziemi może się nie pojawić, a wydaje mi się, że właśnie na samym końcu tych trzęsień ziemi się pojawi. Tutaj widzicie teraz dokładną mapę, jak to wszystko działa. A więc na tej mapie możecie tak naprawdę zobaczyć, gdzie te trzęsienia ziemi aktualnie występują. No i jak możecie zobaczyć, wcześniej myśleliśmy tak, trzęsienia ziemi, no to ktoś tutaj wierci, przewierca tutaj i mamy po prostu tutaj to punktowe trzęsienie ziemi. Tak samo tutaj też mamy punktowe, w sensie, że tam jest to jakby jakiś drill, wierci, no i to trzęsienie ziemi jest tam. Teraz to się okazuje. Trzęsienie ziemi występuje na całym tym obszarze. No słuchajcie, mamy kolejne trzęsienie ziemi i tych trzęsień ziemi jest naprawdę bardzo dużo. Powinny być jeszcze albo jedno, albo dwa, coś takiego. W sensie w jednym gameplayu. Musimy chyba iść do strefy. No ogółem pójdę sobie może po spiderki. No i tak, te trzęsienia ziemi się cały czas pojawiają. Ale widzowie, jak to się wszystko skończy? Zaraz wam powiem, o co chodzi. Tutaj jeszcze mała informacja. Ta seria kończy się 24-godzinnym streamem, także zapraszam was na sobotę, gdzie będziecie mogli wygrać przekozackie nagrody. Wszystko już leci do mnie. Mam paczki dostać w piątek. Wtedy też pojawi się zdjęcie na Instagramie, o którym wam później powiem, o co z nim chodzi. Także no, naprawdę będzie się działo. Wszystkich zapraszam w piątek, 24-godzinny stream z oczekiwania na nowy sezon. Od końca tego sezonu będzie turniej, będą różne takie rzeczy. Także no, zapraszam was wszystkich. No i wróćmy do tematu. Czyli te trzęsienia ziemi pojawiają się na całym tym obszarze. No ja tak się zastanawiam, o co tu może chodzić, widzowie? O co tutaj może chodzić? No i okazuje się, że tutaj teraz macie mapkę i te trzęsienia ziemi mają się pojawiać na całej mapie. Być może one będą przechodzić, że będą się pojawiać tu, później tu, później tu i później tu, albo będą i tu, i później i tu, 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 i tu.
Chyba dobrze powiedziałem. Także wygląda na to, że cała mapa będzie się trzęsła i w sobotę prawdopodobnie właśnie będziemy dostawać to największe trzęsienie ziemi na całej mapie. Także wygląda to naprawdę, widzowie, bardzo ciekawie. Z tego co widzę, to chyba tylko dwa trzęsienia ziemi mieliśmy pod rząd. Chyba, że tu po prostu nie ma. Albo jest, ale troszeczkę dalej. No i tak, powiedziałem wam wcześniej, że mamy, można powiedzieć, pierwsze zapowiedzi sezonu. Ja bym to nazwał pierwsze informacje, pierwsze przecieki, pierwsze potwierdzone przecieki. Dlaczego potwierdzone przecieki? No bo oczywiście mamy Tabor Hilla. Tabor ostatnio, no w tamtym sezonie, jemu się po prostu wszystko sprawdza. On moim zdaniem ma jakiegoś informatora, albo po prostu, nie wiem, sam pan Donald Musztarda, no nie wiem, jakoś się może z nim koleguje, czy coś takiego, wysyła mu, weź tam powiedz i zrobimy jakiś hype na gierkę. W sensie, no, nie mówię, że tak jest, ale no, mogłoby tak być, wcale nie musi być. Może jest tam jakiś informator ze środowiska Epika, ze środowiska pracowników, bo jednak Taborowi się wszystko sprawdza. No i ogółem Tabor powiedział w swoim filmie, i on to tak powiedział między wierszami, że tak powiem. On powiedział coś takiego, że inwazja nadchodzi, już w sumie jest w trakcie, no i on powiedział, że to trzęsienie ziemi jest związane właśnie z inwazją. Czyli wygląda na to, widzowie. No, inwazję oczywiście już mamy, bo mamy te drille, ale wygląda na to, że idzie i pójdzie to na masową skalę, Także właśnie według Tabora on porównał właśnie to trzęsienie ziemi właśnie do tej inwazji, że ona będzie, no, można powiedzieć masowa, czyli że ten atak dopiero będzie przeprowadzany oczywiście w nowym sezonie i on mówił, że to trzęsienie jest tak jakby zapoczątkowaniem tego zmasowanego ataku. I co ciekawe, w jego odcinku, kiedy on właśnie chodził po mapie i pokazywał trzęsienia ziemi, powiedział on bardzo ważną rzecz, że do nas ma przejść jakiś boss, że finalny boss chce przejść na naszą stronę. W sensie, tak to można zrozumieć z tego, co on mówi, czyli że tak jakby jakiś boss, nie wiadomo o co chodzi, chce przedrzeć na naszą stronę. I teraz tak, widzowie, pytanie o co chodzi. Wiemy tylko i wyłącznie to, że idzie do nas jakiś boss. Może to być, nie wiem, Slon, może to być jakiś boss, tak jak Gunnar, a może to być, nie wiem, jakiś boss, tak jak na przykład były te Sidewaysy, coś takiego, jakiś potwór, coś w tym stylu. Ja to tak rozumiem, czyli podsumowując, co on nam powiedział? On powiedział, że Ayo przechodzi na naszą stronę, dał nam do zrozumienia to, że mapa zostanie tak jakby zajęta przez całą stronę Ayo, czyli że będą oni okupować całą mapę i że boss właśnie stara się przebić w naszą stronę. Także widzowie, robi się naprawdę coraz ciekawiej. Ja tak szczerze myślałem, że w tym tygodniu już nic nie będzie się działo, a tu rzeczywiście bardzo dużo trzęsień ziemi, które tak naprawdę dają do myślenia, no bo tam domyśleliśmy się tego, że właśnie przechodzi drill. Ale tam, na całej tej mapie, no nie wiadomo o co może chodzić. Mówiłem wam na samym początku o Nintendo Switchu. Tak jest, widzowie, w tym sezonie robi giveawaya, właśnie giveawaya za 1400 zł, plus oczywiście będą nagrywy jeszcze w sobotę. Jeśli chcecie zgarnąć Nintendo Switcha, czytajcie dokładnie opis, wbijcie na mojego Instagrama, zostawcie tam obserwację, mój Instagram jest w opisie i tam będzie zdjęcie, pod którym trzeba będzie się zgłosić. Wszystkie szczegóły macie w opisie i od dzisiaj trwa właśnie taki giveaway. Nie zapomnijcie o tym, żeby sprawdzić, czy macie wpisany kod Evela, no i to by było na tyle, widzowie. Ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, na razie, piona.